Siemano ludziska, z tej strony Uther i zapraszam do kolejnego odcinka Zagrajmy w Tomb Raider 2013 Game of the Year Edition. Jak widzicie, wróciliśmy do domyślnego outfitu Lary Croft. Myślę, że chyba jednak z tych wszystkich strojów najlepiej wypadła łuczniczka oraz alpinistka. Cała reszta jest taka mech. To alpinistkę jeszcze sobie pod koniec gry ubierzemy, jak będziemy się wspinać do tego pałacu Himiko. Nie do pałacu, do klasztoru. A na razie będziemy sobie biegać w tym domyślnym stroju. W sumie szkoda, że nie zdecydowałem się na to w poprzednim odcinku, bo tam jak sobie wypalała te ranę na boku, no to tak trochę dziwnie to wyglądało, jak ona sobie po prostu przebijała przez skórzaną kurtkę. No ale, no cóż, to jest tylko skórka, tak? Dobra. Mamy masę rzeczy do wydania na ulepszenia, ale nie jest to łuk. Czy jest to pistolet? No też nie. Natomiast karabin maszynowy żeśmy otrzymaliśmy, więc teraz się tutaj troszeczkę zabawimy. Osłona lufy. Wyścielana kolba, wyścielana kolba, hamulec wylotowy i sklejone taśmą magazynki, czy może polerowany wyrzutnik. Niech będą sklejone taśmą magazynki. No i teraz ten karabin maszynowy już jakiś power konkretny w sumie będzie miał. Mam też jeden punkt umiejętności, więc go wydam. Szkawka mnie męczy. Jeżeli tak czasami mi się zmienia dziwnie głos, to znaczy, że powstrzymuję szkawkę. Trzeba sobie opanować na pewno, a tymczasem nic czeka na. Dobra. No więc ruszamy. Jak tam z moją amunicją? 150. Kul 50 nabojów w magazynku, strzelba 20, 85, bombowo. ...90 nawet, no to nieźle. Ale ja wolę jednak mój zaufany łuk, jest cichy i mogę nią zabić Solari, zanim nawet się jego kumpel zczai, że tamten dostał strzałę prosto na głupi ryj. Woda, czy jakieś tam roślinki, troszkę expa w każdym razie. A raczej kabum. Here we come. Thank you.
Czasami trzeba się jednak troszeczkę skitrać za czymś lepszym niż na przykład takie... Co to jest? To jest to jakieś... kawałki blachy powleczone jakąś taką siatką i to zrobione w formie takiego bloku. Dziwne. Bardzo dziwne. A tu mogłem sobie chyba strzelić. Nie. Wydawało mi się, że to są eksplodujące beczki, ale to nie są eksplodujące beczki. Odkryto ciekawe miejsce. Ciekawe jakie. Dostał. Dobra, to teraz tam trzeba zejść i zebrać sobie skórę, bo nie mięso. No, nawet nie skórę, po prostu surowce. To musiał być ten, który wcześniej dostał postrzała. Jeszcze w poprzednim odcinku, bo od jednego by nie padł. Nawet naciągniętego by nie był w stanie paść. W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. Czekaj, czekaj. Ale epoka Edo to nie jest epoka starożytna. Chyba, że ja coś pokręciłem, ale mi się wydaje, że epoka Edo to jest XVIII-XIX wiek. No nic, później sobie sprawdzę to na internecie. Dobra, uciek. Do strzelby. Też trzeba się rozglądać, ponieważ te rzeczy potrzebne do wyzwań. One są całkiem. Matias kazał nam szukać silnych mężczyzn do bractwa, ale niezbyt mądrych. Muszą umieć słuchać rozkazów i dobrze pracować. Każdy, kto kwestionuje polecenia albo stawia opór, jest natychmiast zabijany. A kobiety? O ich losie decyduje Matias. Większość jest składana w ofierze mrocznym wędrowcom, ale niektóre zostają wybrane do rytuału. Przeprowadzamy te chore ceremonie. Niektórzy bracia zaczynają w nie nawet wierzyć. Niewątpliwie coś kontroluje burzę wokół tej przeklętej wyspy i nigdy nie pozwoli nam jej opuścić. Ojciec Matias utrzymuje, że z tym, że z nią rozmawia. Z duchem tej słonecznej królowej, czy kim tam ona jest. Nie wiem, w co wierzyć. Robię tylko, co mogę, żeby przeżyć.
nawet z pozoru wyglądające po prostu, że takie o skały, mogą się okazać, że na tej skałach w bardzo dalekim oddaleniu jednak jest ten posąg i po prostu go nawet nie zauważysz przez to. Bo z tej perspektywy jest on naprawdę daleki i mały. A wystarczy, że przeoczymy takiego jednego i będziemy potem godzinami szukać, żeby wypełnić wszystkie wyzwania w danym rejonie. Nie były zwykle wykonane z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Wnętrze tego inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? A może po prostu tutaj były blanty? Niekoniecznie papierośnica. Chociaż czekaj, papierośnica to jest rzecz, której trzyma się papierosy. Chyba. Albo popielniczka to co innego. No dobra, to masz rację. Że faktycznie to może być papierośnica. Uch, ale w dużych... W dużym stopniu wychodzi moje niedouczenie w pewnych sprawach. Brak wiedzy. Na przykład o kulturze Japonii. Zdążę uciec. Tam, żeby się tam dostać. Spokój, świnie. Dobrze dostałeś. Zdjęty. Staram się każdy zaułek eksplorować, żeby jak najmniej rzeczy pominąć. O, moja skrzynka. Jak najmniej rzeczy pominąć i potem najmniej się wracać. Ale to jest tylko amunicja oraz surowce. Na razie taka cisza przed burzą, prawda? Jakby Solarii się poukrywali, ale oni czekają na mnie. Czekają na mnie w zasadce. O, na przykład tu mamy fajne wnyki. O, przypomniałem sobie. Sidła to są właśnie takie te metalowe, co się Lara w nie wplątała w pierwszym albo w drugim odcinku. A to co na nas zostawiają, to co nas podnosi ta pętla taka, no to są wnyki. Thank you.
nie wyjdę. Ale strzały też mi się przydadzą. Wróciliśmy się pod wzgórze z helikopterem. Ok, czyli musimy zmienić kierunek. Tu coś było. Pamiętam, nie chciałem tego ruszać, żeby to zostawić na odcinek. Byśmy to wspólnie po prostu pozbierali. Bardzo. Mamy pierwszy megafon, czy... Co to jest? Alarmy. No. To jest biała skrzynka gdzieś pod nami. Nad nami. Pod nami musi być. Bo jej nie widzę. Tak o. Dobra. Druga na 15. Nas już ponad 100. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę Słonecznej Królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Mamy przejebane. Tyle wyszło ze spokojnej emerytury. Jeśli znajdę Rota na tej cholernej wyspie, rozwalę mu mordę za to, że nas tu sprowadził. A potem... Potem we dwóch pozabijamy tych popieprzonych sukinsynów, jednego po drugim. Będzie jak za dawnych czasów. No tylko bez starego, dzikiego Crofta. Gdyby żył, chciałby badać tych gnojków. Uważałby, że ten popieprzony religijny kult jest fascynujący. Mam nadzieję, że jego córka jest mądrzejsza i że znajdzie sobie dobrą kryjówkę. Te świry są niebezpieczne. Martwię się o te dzieciaki. Alek sam. Ta wyspa ich pożre żywcem. Piękne podsumowanie. No to mamy przejebane.
dżingiel jakiś. Albo hasło na koszulkach. Na koszulkach. No. Na koszulkach i na... czapkach? Co tam się dzisiaj tak bardzo z merchu okleja różnymi hasłami. Czekaj, teraz to bardziej maski by były, bo pandemia te sprawy. Takie hasło na maseczce. No to mamy przejebane. Tam jest grobowiec opcjonalny. Yuan. Może to z zaginionej floty Kublai Hana. Chwila, to podróbka. Made in China. To są podobizny Kimiko? Chyba tak. Po kogo innego? Tak na zdrowy rozum. Kogo innego mógłby dotyczyć ten posąg? A raczej te pięć posągów. W mieście Solarii, jak nie właśnie Słonecznej Królowej. Czy teraz to bardziej Królowa Burz? Kurwionej królowej dusz. A dlaczego kurwionej? A nie mogę powiedzieć, bo duży spoiler. Nie jest to tak.
kultowa figurka z dynastii Ming. Ale ta wygląda na autentyczną. Posąg, co go widziałem stamtąd, strzeliłem, nawet podpaliłem, ale nie trafiłem. Więc chciałem podejść bliżej, no i teraz niby jestem bliżej, no i gdzie on niby jest? Gdzie to dziadostwo jest? Jeżeli lubisz śmierć w męczarniach, to proszę bardzo, skacz tam. Ja na pewno tego nie zrobię. Aha, i tu mnie zroluje w dół. Unless... przeskoczyć. No, odbij się. Ała. Raczej nie dam rady tam doskoczyć. Nie, to nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Proszę bardzo, co my mamy? Płoń! Man! Naprawdę muszę być aż tak blisko. Parkour. A stąd? Dobra. Burn. Ale nie na tyle, żebym... Teraz to mogę wrzucić.
Dobra. To było to, co widziałem stamtąd. Maybe? Ale raczej nie. Jeżeli to jest 3 na 5, a nie 4 na 5, no to raczej jeszcze coś tu zostało. Coś się świeci. Ale co? Okej. O, tam jest chyba podobizna do zniszczenia. 4 na 5 będzie. I jednak chyba udało mi się to trafić, bo jest już tylko i wyłącznie owinięte liną. A nie, nie udało mi się. Nie, teraz spokojnie. Dobra, wejdźmy sobie dobrowolnie w tą pułapkę Solari, którą nas przygotowali. Zupełnie sobie tylko strzały i możemy ruszać. Ruchy, ruchy! Jest po czasie! Otaczyć ją! Nie ma tylko... Ktoś? Dobra. Już jesteś martwy. Okej. Ta jedna dziewczyna kopie nasze tyłki. No. Żebyś wiedział. Znowu czkawka wróciła. Nie mogę jej powstrzymać. Hmm.
to wygląda na mapie. Tak, o, można by się za tą skrzynką jeszcze rozejrzeć, ona gdzieś tam. Ale to nie czasem w mikrowodcu. Wygląda jakby jest. Uwaga. Uwaga! Z tego. Nie uszkodź. Jak zaczynają kłopoty, zaczynam gorzej strzelać. Ale sobie z nimi radzę. Pięknie. Wyrżnąć. Czy raczej bez strzelania? A, tylko że tego i tak chyba nie rozrąbię, ponieważ... Nie, dałem radę. Kolejna ofiara? Może co jej do tego doprowadziło? Same kobiety. Tak mordują. Było zresztą wspomniane, że kobiety są składane mrocznym wędrowcom. Cokolwiek to znaczy. To co, zrobimy może ten grobowiec, jak już w niego wleźliśmy? Ale podobnie jak w Days Gone, tak samo właśnie w Tomb Raiderach. Jeżeli wszystko jest w porządku, moja celność jest całkiem dobra. Jeżeli zaczynają się takie sytuacje, że właściwie przypierają mnie gdzieś i zaczyna się trochę panika, no to od razu celność spada o jakieś 50% albo nawet 75%. Mimo że gram na myszce, a nie na padzie, więc akurat cela to powinienem mieć całkiem dobrego. Chociaż w sumie na padzie jest aim assist, więc też coś. Ten grabowiec, studnia łez. Ten grabowiec polega na takim. Posągi Słonecznej Królowej. To było kiedyś święte miejsce. Na takim zbalansowaniu tej kładki, żeby ciężar na drugim podnośniku był większy niż nasz, żebyśmy my jako lżejszy podnośnik mogli się dostać do góry i przeskoczyć przez te kilka sekund chociaż. Dobra, ulepszamy sobie na maksa karabinek. Na razie na maksa. Maxa Payne'a.
oszczędza w takim razie. Prawie, cholera, prawie, nie? A to jeden odważny w takim razie. Jest. I zrobiono. Daję tym odważników. Tak. To dziwne. Solari bezczeszczą te prastare ruiny, ale również traktują je jako miejsce kultu. Zagadką wodną. Czy ja coś pominąłem? No nie. Całkiem dobrze mi to nawet poszło. Wyczyszczone ładnie. Ten obóz odkryłem? Nie, to jest obóz dzienny. Tylko trzeba jeszcze patrzeć za tymi podobiznami. Tak, jeszcze jedna.
Żelazna musi być gdzieś w tej okolicy. Szambie raczej nie chciał taplać. Moja cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników, moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć Bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, słonecznej królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. Pomyślcie, co by się stało, gdyby jednak ten Matthias znalazł faktycznie prawdziwą taką kapłankę, przeprowadził rytuał i udało mu się wydostać do naszego świata, tak? Wrócić, nie wiem, do Ameryki, czy gdzie on tam wcześniej żył. Przecież to jest masowy morderca. Przecież ci jego ludzie to też są masowi mordercy. Dla takich ludzi nie ma już miejsca w społeczeństwie.
a uwięzienie ich nie ma najmniejszego sensu. Bo... O Boże! Grim! Grim! Uciekłeś! Nie dam! Chodź tu, musimy iść po innych! Lara! Ruszaj, Zadek! Uważaj, Lara! Będziesz miała towarzystwo! Granaty rzucają kurczę dynamitem we mnie. Gnida. Ciężko się będzie mnie namierzyć. Wypuśćcie ją stamtąd! Ona nic, ona po prostu nie chce umrzeć! Zejdźcie tam i ukatrzcie ją do kurwy ręce! Uważaj, mała! Ucieka? Lara! Ty żyjesz! Ledwo! Gdzie są inni? Zamknięci w środku, ale wiem gdzie! Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem! Stąd nie dam rady się wspiąć! A! Niech to szlak! Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, zrobi się. Oczywiście to mogę użyć. A ja się bawię z pistoletem. Kurde. A tyle bym przecież czasu zaoszczędził. A z drugiej strony mam też dodatkowe PD ze
finezyjne zabójstwa, więc... Finezyjne zabójstwa, takie jak właśnie headshoty, czy to z łuku, czy to z... pistoletu. To Inro było prawdopodobnie własnością dowódcy wojskowego, który trzymał w nim rozkazy i pieczęcie. Zwierzyna odłowiona. Jakie ciekawe miejsce mi odkryto. Mamy skrzynię. Można mówić o połowie już do skrzynek 6x15. 7x15. Już bardziej bym powiedział, ale 6x15 to jeszcze nie jest połowa tego skrzynek. Blisko. Zrobimy to. Będziemy się potem przynajmniej wracać. Lara! Co ty tam wyprawiasz? Idź do tego dźwigu i dostań się na drugą stronę! Już, już, Grim, Jezu, aleś ty. Ale ty jesteś. Z rzęda. Urządzeń zniszczyć, obalić, jak zwał. No już 63%, nieźle. Ale z tymi to ja muszę się zmierzyć sam.
Kanalizacja już jest zrobiona, więc tego nie muszę palić. I tego ściągnąć. Oda obca! Ostrzeć innych! Jeszcze? Taka muzyka, kurde. Pod nogi sobie rzucić. Trzeba być wyjątkowym frajerem. Co takiego odkryłaś pod spodem? Coś jest. Geoskrzynka. Jeszcze 6. To złote lakierowane INRO zawiera przybory do pisania i zaschnięty tusz. Należało pewnie do nadwornego pisarza albo historyka. Jeszcze jeden gdzieś. Możliwe nawet, że to uda mi się zrobić teraz. Potrzebuję wsparcia! Chodź tam! Idziemy! Cześć, pan. Rzeczy sobie zebrać pod warunkiem, że oczywiście jesteśmy na dobrym. Na dobrym
raczej pod dobrym kierunkiem. Nie ma co, co tyle co pod na przykład dół. Ceremonialne naczynie do picia z dynastii Song. Wspaniałe wykonanie. Dużo tego tutaj napoju się nie zmieściło. Może na dwa łyki. Solani, moi wojownicy Słońca, są już bardzo liczni. A ja odkryłem wszystko, czego potrzebuję, by rozwijać moje plany. Czas, byśmy wyruszyli w głąb wyspy. Zbudujemy nasze miasto wysoko w górach, wokół starego pałacu. Stamtąd będziemy mogli się bronić przed strażnikami Ouni, a ja będę miał szybki dostęp do wszystkich miejsc na wyspie. Muszę być przygotowany na schwytanie każdego, kto trafi do tego miejsca. Wiem, czego szukam. Klucza do ucieczki z tego miejsca, a być może czegoś o wiele ważniejszego. To może potrwać wiele lat, ale znajdę ją. O, proszę bardzo. I jest ostatni alarm. Dziękuję. Wielka cisza. Zadanie wykonane. Coś tu było, że ja tu musiałem rozpierdzić? Jeszcze 3, 4. Jeszcze 4. Pod nami jest go skrzynka gdzieś. Teraz 3. Może najpierw chodźmy do tego Grima, bo on tam czeka i czeka i czeka. I się pewnie wpienia, że co i tak długo schodzi. Do mnie dojść. Wałęsa się po tym mieście, jakby to była. O, kolejna skrzynka. Ile jeszcze i gdzie one mogą być? Nie są pokazane na mapie. A zatem one gdzieś tu mogą jeszcze być.
skrzynka. Płoną od połotowa, od tego typa. Trochę dostaje. Muszę się... Dobrze. Już po nich. Albo i nie. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie draśnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź! Nie! Zapłacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Kilka opcji, jak się tu dostać. Przede wszystkim któraś z tych linek na pewno mnie tam zaprowadzi.
Wciąż mi brakuje tej jednej geoskrzynki. Jakbym zrobił ten grobowiec, to bym na pewno poznał lokalizację, ale... What? Fajnie, fajnie. RKMX sobie po prostu wisi w powietrzu. Aż wyciągnę swojego własnego. Co by mu nie było smutno. Piękny glitch. Dobra. Tutaj jest drabina. Kurczę, no gdzie jest ta ostatnia geoskrzynka? Dawać mi ją. Dawać mi tą geoskrzynkę. Nic się nie błyszczy. No nie. Niestety nie. No dobra, no to co? Kontynuujemy dalej przygodę. Hej, tam jest! A, przeciąć linę! Jest. Już się robi! Trafiłeś. Mam ją! Cholera! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Ale tu będzie teraz cholernie długi odcinek. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Roth. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Jesteśmy w mieście ubogich? Tak. O, jest wreszcie. Nowy obóz. O, jak dobrze. Bo już nie wiem ile to, z 2 godziny chyba jest tego odcinka, także dzięki, że jesteście, dzięki, że gramy razem. Grał z wami Uther. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zagrajmy w Tomb Raider Game of the Year Edition. Pa, pa.